Witam ponownie na butelka.tv. Dzisiaj przygotujemy kwas chlebowy, napój posiadający ponad 1000-lecią tradycję. Kwas chlebowy bogaty jest w witaminy z grupy B i witaminy C, wzmacnia układ odpornościowy, poprawia kondycję skóry, przemiany materii, wspomaga trawienie, leczy alergie, zapobiega chorobom układu krążenia, wiele, wiele innych. Kwas chlebowy jest naturalnie gazowany. Otrzymuje się go poprzez fermentację żytniego lub razowego chleba. Zaliczany jest do napojów bezalkoholowych, ponieważ zawiera maksymalnie 2% alkoholu. Do produkcji kwasu chlebowego używamy chleba wykonanego na zakwasie. Możemy upić go sami, bądź kupić w dobrym sklepie. Kilogram żytniego lub razowego chleba kleimy w kostkę i pozostawiamy do wysuszenia. Możemy przyspieszyć proces suszenia naszego chleba poprzez umieszczenie go w piekarniku. Uważajcie, aby podczas suszenia chleba nie spalić go. Ja suszę chleb w piekarniku w temperaturze od 50 do 100 stopni przez pół godziny do maks godziny. W garku zagotowujemy 7 litrów wody i wyrzucamy 1 kg pokrojonego suchego chleba. Namoczony chleb pozostawiamy w garku na około 24 godziny. Po 24 godzinach możemy przecedzić naszą miksturę. Do tego celu używamy albo gęstego sita, albo sitka z gazą. Dodatkowo oddzielony chleb możemy umieścić w gazie i wycisnąć z niego wszystkie płyny. Ja otrzymany wywar zawsze przecedzam dwa razy. Teraz w osobnym garku możemy zagotować jeszcze 1 litr wody i wsypać do niego pół kilograma cukru. Cukier mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia. Tak uzyskany syrop możemy wlać do naszego chlebowego wywaru. Po wymieszaniu odlewamy pół szklanki naszej mikstury. Gdy nasz wywar będzie miał poniżej 30 stopni Celsjusza, możemy rozpuścić w nim około 20 g drożdży. Po dokładnym wymieszaniu możemy zostawić nasze drożdże na około 30 minut. Do wywaru wlewamy drożdże oraz tartą skórkę z jednej cytryny. Całość dokładnie mieszamy i zostawiamy na następne 24 godziny. Po kolejnych 24 godzinach możemy ponownie przecedzić nasz wywar. Teraz pozostało już nam tylko zabutelkować nasz kwas chlebowy w celu nagazowania go. Ja do tego celu użyję butelek plastikowych, ponieważ w szklanych istnieje ryzyko popękania i wybuchu. Butelkę wypełniamy do 2/3 objętości, zgniatamy ją tak, aby nie było w niej powietrza i mocno zakręcamy. Tak przygotowany kwas chlebowy odstawiamy na 1 godzinę w ciepłe miejsce, a następnie przenosimy go na 3 dni w chłodne miejsce. Po tym czasie możemy go już pić. Na zdrowie!